6 sierpnia wspominamy błogosławionego Benedykta z Santa Coloma de Gramenet, prezbitera i męczennika. Józef, bo takie imię otrzymał na chrzcie świętym, urodził się 6 września 1892 roku w Santa Coloma de Gramenet w diecezji Barcelona w Hiszpanii. W wieku 11 lat rozpoczął naukę w niższym seminarium duchownym w Barcelonie. W wieku 16 lat został przyjęty do zakonu ojców kapucynów i przyjął tam imię Benedykt. Po 6 latach studiów i formacji 29 maja 1915 roku w wieku 23 lat przyjął święcenie kapłańskie. Był tak dojrzałym zakonnikiem, że powierzono mu odpowiedzialne funkcje, m.in. formację młodych zakonników. Benedykt sam dążył do świętości i uczył tego innych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii 22 lipca 1936 roku klasztor, w którym przebywał, otoczyli milicjanci. Wszystkim zakonnikom Benedykt nakazał natychmiastową ewakuację. Opuścili oni klasztor i znaleźli schronienie u zaprzyjaźnionych rodzin w okolicy. Ojciec Benedykt został aresztowany 6 sierpnia w wiejskim domu, gdzie się ukrywał. Zmuszano go do wypowiadania bluźnierstw, lecz nie zrobił tego i nie złorzeczył Panu Bogu. Zabito go jeszcze tego samego dnia, a jego ciało wrzucono do zbiorowej mogiły. Ojciec Benedykt zginął z nienawiści do wiary 6 sierpnia 1936 roku, mając 44 lata. Został beatyfikowany 6 listopada 2021 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Benedykt aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.